całkiem pokaźna grupa rodziców nie zgadza się na obowiązkowe szczepienia swoich dzieci. Rezultat jest taki, że na powrót zaczynają naszemu zdrowiu zagrażać choroby, których od dawna lekarze już nie diagnozowali. Zjawisko dotyczy również naszego miasta. No to jest zjawisko odczuwalne, zwłaszcza dla pani naszej pielęgniarki szczepiennej, która to szczepi. Także to jest problem rzeczywiście. Część rodziców nie wyraża zgody na zaszczepienie. Także no to jest problem rzeczywiście. Mamy takich osób co roku kilka. Także sanepid jakby informujemy takie osoby są, rodzice tacy są, no niestety są podawani do sanepidu i wiedzą, że to jest problem rzeczywiście. Także zawsze jakaś niebezpieczeństwo jest, że te osoby nie są szczepione. A w każdym razie jest dużo informacji błędnych w internecie i to wiadomo, ten ruch antyszczepionkowy narasta i to też u nas widać w naszej przychodni. Suwalscy przeciwnicy szczepień ochronnych nie tylko nie chcą szczepić dzieci, nawet od tych chorób, które zagrażają ich życiu. Odmawiają kompletnie, zupełnie szczepień. Także to jest problem. No jeszcze większym problemem jest to, że też nie chcą podpisać się, że nie chcą. Że nie szczepią, a jednocześnie nie podpisują, że odbiorą odpowiedzialność za to. Moda na nieszczepienie już zaczyna zbierać żniwo. Mamy coraz więcej przypadków gruźlicy, odry, różyczki, świnki i krztuśca. Również w Anglii i Niemczech lawinowo wzrasta liczba zachorowań na odrę i krztusiec. Przeciwnicy szczepień twierdzą, że nie są one skuteczne, bo odnotowuje się wiele przypadków zachorowań wśród osób poddanych takiej profilaktyce. Epidemiolodzy jednak zwracają uwagę na fakt, że przecież groźne mikroby mutują w organizmach ludzkich, a ich nosicielami są osoby niezaszczepione, które stanowią zagrożenie dla całej społeczności. Rodzice, którzy nie zgadzają się na szczepienia dzieci, robią to z różnych pobudek. Najczęściej używają argumentu, że szczepienia to źródło gigantycznych zysków przemysłu farmaceutycznego, że szczepienia zawierają groźne dla zdrowia związki, na przykład trującej rtęci. Dzisiejsza medycyna jest to w ogóle medycyna oparta na faktach, a nie na domysłach, różnych, powiedzmy sobie, opiniach ludzi, którzy bez żadnych dowodów starają się po prostu ludziom wcisnąć ciemnotę, o tak bym to krótko określił. Bez jakiegokolwiek dowodu rozpowszechnia się informację, która pod koniec ubiegłego stulecia została opublikowana w jednym z anglojęzycznych czasopism medycznych i została już dawno sprostowana, a jej autor pozbawiony został prawa wykonywania zawodu lekarza. Głosił bowiem, że jedna ze szczepionek wywołuje autyzm. Od czasu tej publikacji przeprowadzono dziesiątki badań i żadne nie potwierdziło tej tezy. Może dlatego zyskała ona w świecie miano największego mitu nowoczesnej medycyny.